Siemaneczko, witajcie. Jesteśmy już w trybie nocnym. Że szpital to jest tylko pod kradziejstwo już tylko tak naprawdę. Posterunek wojska, no... Kościół. Kościół mamy, powiedzmy, wyczyszczony. Hotelik w sumie też. Do magazynu się nie będę pchał. Dobra, ty czuwasz. Jest niebezpieczeństwo. Weźmy jedną konserwę. W razie gdyby się miało spieprzyć, to nóż. Łopata też się nam może przydać. Nigdy nic nie wiadomo. Z tego co pisali, jest tu możliwy handel, więc... Nie chciałbym w pałę dostać. Szczury. Chodźmy na górze. Tu jest gość na handel. No, otwieraj, otwieraj szybciej. Drewno, wow, drewno. Zobaczmy. Hanna, Tomas i ja zamieszkaliśmy u wujka Rado. Pochowaliśmy mamę na podwórku. Uważaj na siebie, tatusiu Petra. Pisałem, że już tatusia nie spotkają. O ile same w ogóle przeżyły. Same śmieci, proszę bardzo. O, części broni, bardzo dobrze. Kawa jest, to może się nam przydać tutaj na handel. Bo też tak obstałem, że jak trzyszę, to sobie pohandluję z tym gościem. Deski. Tak bardzo I need deski. Mam chyba z 30 drewna, więc... Naprawdę, jest to coś. O czym po prostu marzę. Części broni na pewno. Ceweczka też może się przydać. Zapraszam dalej. U, z drugiej strony zablokowane. Także ja zapraszam na dół. Aha, czyli łomem. Mamy szpadelek? Mamy szpadelek. Proszę, zapraszam. A, tu możemy pokraść sobie. Na razie nie planuję. Mamy za dobrą sytuację, a jak sami widzieliście w poprzednim odcinku, prawie pozwoliłem zginąć dla Marko. Totalnie niepotrzebnie zresztą. No tak, deski. Deski to jest coś, o czym po prostu zawsze marzę, pragnę. A zjedź tu mi na dół. Całkiem wygląda tutaj zacnie ta miejscowa, więc może coś tu dla mnie masz. Deski. Deski.
Świetnie, dobra, zapraszam na górę. Tu chyba się schodziło, co? Właśnie chcę, dlatego tutaj przychodzę do ciebie, kolego sympatyczny. Coś było zamknięte. Na pewno będę chciał od ciebie to. Powiedzieć cię filtry. Nie, bez cewek. Ole, masz horrendalne ceny, ziomuś. No dobra. Co ty tu masz jeszcze? Mam konserwę. Wziąłem tego wytrycha? Nie wziąłem. Dwa wytrychy. No dobra, dwa wytrychy za konserwę. Dobra, dzięki. Tu było zamknięte, więc otwórzmy. O ryju. Ha, ha, ha. Dawaj mnie to. To był dobry handel. Aczkolwiek już deski mnie mniej cieszą. Oh yeah, oh yeah! Dobra, to puściło, weźmy te deski. Akurat pewnie plecak, wypadł. Proszę bardzo, można elegancko, elegancko, stylowo sobie wejść, poczyścić, wyjść, przehandlować towar, który się zebrało i mieć, czego tak naprawdę dusza zapragnie. O, Marko jeszcze widzę. Marko widzę jeszcze sobie leży. No, paskudne rany, to poważna sprawa. Mamy bandaż jeszcze, co prawda. Dalej jesteś ciężko ranny, Ryjku. Mamy czym palić jeszcze? Okej, okay, to zaraz nam się temperatura podniesie. On jedli wczoraj, ty będziesz dzisiaj jadł. A zrób. Dobrze. Masz ciężkie rany nadal, więc... Też ty dzisiaj jesz. Jak dobrze pamiętacie, na zmianę konsumpcja jest tutaj wykonywana. Dobra, ty jesteś głodny i zmęczony, dlatego zaraz się położysz. Tylko weź ziółka i nastaw ziółka. Mamy wody, wystarczająco mamy na styk wody, żeby nastawić warzywka. Kurczę, no bandaże by się przydały, może coś przehandlujemy, żeby tutaj Marko mógł to przeżyć. Dobra, ty jesteś głodny i zmęczony, więc kładź się, nie ma co marnować czasu. Temperatura całkiem spoko, więc jest wszyscy zdrowi. Dobra, ty wstawiłeś, więc fajnie. Zapraszam na audycję. Pogoda? God damn it.
A, tutaj jeszcze mieliśmy to ulepszyć. Stawmy tylko do zrobienia. Trzeba będzie zabrać. Widzę. No i. Masz bandaż. Ja chcę bandaż. O ty, mędziaku. Imponująca oferta z mojej strony. Czysty alkohol. No. Co jest? Wody masz. Masz wodę. Ja chcę wodę. Świetnie. Deal is a deal. Zgodzę się. Co my tu możemy jeszcze przehandlować? Masz opał sam w sobie? Nie. Masz trochę desek. To nie, w takim razie to jest hojnie. Teraz możemy się pożegnać. Spróbuj to zacząć stawiać. Mam kolejne ulepszone miejsce. Jedzenia mamy. Już nie panikuj. Zostało 6 dni, więc dwa razy zjeść, tak naprawdę. No zajebiście. Możemy zrobić karabin szturmowy. To widzicie. Mamy możliwość zrobienia dużej ilości pestek. Na razie połóż się, a ten kto wstanie... Pisałem, że zaraz Bruno się powinien podnieść. Dobrze by było zaraz wodę wstawić, one more time. Dobra, ty pospałeś już. Przynajmniej wstawmy żarło. Hopla, hopla. Zdejmij z pułapki, nałóż na pułapkę i wrzucimy. Wrzucimy wodę jeszcze i do snu. Z powrotem. Dobra, z tego co tutaj widzę, jesteśmy w stanie na tym co tu mamy przeżyć do końca wojny, więc udało nam się utrzymać skład od początku, z czego jestem turbo dumny, aczkolwiek no martwił mnie rany Marco, ale no to moja wina, moja bardzo wielka wina. Kończymy dzień. Tak. Ty śpisz. Oboje czuwacie. Nigdzie się nie będę ruszał na ten moment. Nie czuję takiej potrzeby. Zaatakowano nas. Marco się czuje znacznie lepiej. On jest tylko ranny.
Ale Marko, spałeś. Dobrze, to śpi dalej. Zobaczcie, jak to szybko wpada. No, wczoraj założyliśmy i znowu wpadło. No mnie to osobiście bardzo cieszy. Dobra, montuj. Panie Kuchcik, zapraszam. Wodę wstawimy. O, tutaj znowu złapaliśmy. Nie mamy filtrów już. Dobra, od razu Bruno. Chapnij sobie. Montuj. Dobra. W Kimę zapraszam. Poproszę karabin. Jeżeli będziemy mieć karabin, będziemy mieć całkiem sporo amunicji, będziemy czuwać dwójkami, no to będziemy wszelkie bandy przeganiać, co mnie osobiście bardzo cieszy. No bo jakby nie patrzeć, utrzymamy tak naprawdę tą naszą siedzibę, kwaterkę. Zrobię dwa. Żeby nie trzeba było codziennie robić. Musimy też pamiętać, że ma ochłodzenie przyjść. To jest trochę martwiąca informacja. Stawmy więc wodę. Posłuchamy radyjka i się położ spać. Nie chciałbym, żebyś dostał kary ze zmęczonego na bardzo zmęczonego. Tu słychać muzykę klasyczną. Mają w najbliższy czas położyć kres. Powinny lada dzień, czyli wszystko się zgadza. Już niedługo. Już niedługo koniec. Spać. No ale teraz poczekam. Nie będę kończył dnia ze względu na to, że mam nadzieję, że Bruno wstanie i będziemy zaczniemy robić amunicję. Bo trochę jej nam poszło wczoraj. Aczkolwiek jeszcze mamy możliwość. No 9 sztuk najmniej możemy zrobić. Więc już jest coś. Wody mamy w opór wszystkiego tak naprawdę. To co nam potrzeba, to mamy, więc. Cudownie, naprawdę cudownie. Pierwszy raz jak grałem w tą grę, to jak ta gra wyszła mniej więcej, to dojechałem do 20 dnia. Zginął mi wtedy Marko? Tak całkiem z dupy? I później jako Pawle poszedłem po prostu typowego Rambo, wytłukłem jakieś tam miejsce. I koleżka Pawle później nie chciał nic robić. Żadnych tak naprawdę poleceń, no bo im więcej ludzi zabijacie, no to smutniejszy i tak dalej. No i koniec końców dałem mu się zabić, żeby no nie cierpiał. No tutaj, proszę bardzo, wszystko wskazuje na to, że dożyje końca wojny i to w stanie, że tak powiem, naturalnym. God damn it.
Mamy Tytex? Nie, nie mamy, bo chyba sprzedawałem tytoń, no. Chciałem być na tyle miły, żeby dać dla Bruna zajarać. Dobra. Tą kamizelkę bym chciał zrobić. Części po prostu nie ma. Trudno, no jak nie ma, to nie ma. No słuchajcie, no karabin szturmowy plus strzelba plus nóż. Goddammit. Dobra. To zapraszam na koniec dnia. Jesteś głodny i 40 to był dzień. Zrobić jeść, chyba. Dobra, ty śpisz w łóżku. Ty czuwasz? Ma być zimno. Nic innego raczej nie potrzebuję. Nie powinno zadziać, no bo tutaj już tak naprawdę nic nie ma. Weźmy. Była informacja, że jest tu dużo broni zabarykadowane, więc zapraszam na dół. No ja też, jak zapewne pamiętacie, pozwoliłem im sporą część tutaj splądrować rzeczy. Dobra, mamy otwarte. Weźmy, to się też może przydać. Potnijmy. Sikiera jeszcze się nie popsuła. Przede wszystkim opał mnie interesuje. Drewno same w sobie nie jest dla mnie czymś satysfakcjonującym. Nic tu nie ma, więc na dół. I nie jest niczym, dlaczego miałbym niebezpieczeństwo. Nie dotykać nie wypałów. Broń, amunicja, sprzęt, który porzucono lub nie zdetonowano, mogą być zaminowane. Mam nadzieję, że tu niczego takiego nie ma. Weź. A nie, tu kontener, dobra. Dziwne, że kontener się w obie strony otwiera. Nadal opał. Dobra, weźmy tego drewna też trochę. Zejdźmy od razu na dół. A w tym koszyku co masz? Deski? Dobra, może ten tekst też podjąć. 40 dzień, oni powinni jeść. Jeżeli nie jedli, to słabo. Dobra, siekiera zaraz powinna pęknąć. Łóżkiem jest. Czyli co, wszystko? Tu jeszcze możemy zajrzeć. Sam, że oni raczej nic ciekawego by nie zostawili. I otwierając to, zabieram hełm i 7 pesek. Mega. Gorzej, że oni teraz będą bardzo głodni, jak dobrze pamiętam, bo to im wskoczy. Zapomnę.
zapomniałem całkowicie o tym, że oni w parzyste mieli jeść. Masz go dalej. Dobra, głodny, głodny, głodny. Jest wszystko, wszystko wskazuje, że jest okej. Okay. 12 stopni tylko. Weź tam odwróć. Dobra, Bruno, znaczy Bruno, Marco. Nie ma sensu czekać. Owiniesz się bandażem i będzie z głowy. Każdy dziabnie. Wodę możesz sobie wstawić. Myślę, że ma to sens. Jak ktoś pomoże. Dobra, pomóż. Mam nadzieję, że nic ci się nie stanie. Ty... Gamoniu. Powinniśmy się wspierać, zwłaszcza w takich czasach. Świetnie, że postanowiliśmy pomóc sąsiadom. Mam nadzieję, że przez tą pomoc nam nie zginie kolega. Chociaż mógłbym cię, Marco, wysłać. Dobra, Mejsa. Ty nie jesteś zmęczony, a jesteś jeszcze zabandażowany, więc powinno być wszystko ok. Muzyka klasyczna. Okej, czyli wszyscy mówią, że zaraz koniec. Dobra, połóż się z powrotem. Dzisiaj nie będziemy się nigdzie ruszać. Także koniec dnia. Śpisz w łóżku, czuwasz. Okej, okay, no i w tym momencie dzień 42. Pawle dostał wódkę. Zajebiście. Aha, i mamy achievement, że żeśmy ogarnęli gościa. Ty jesteś bardzo zmęczony, więc ty na pewno idziesz spać. A ja się z wami żegnam i najpewniej następny odcinek będzie odcinkiem ostatnim. Także ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się do następnego. Hej!